Po raz 24 w Tarnobrzegu obchodzono Europejski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Tym razem świętowano na placu przy parafii Chrystusa Króla. Święto osób niepełnosprawnych intelektualnie to dzień podkreślający równe prawa każdego człowieka, mający na celu uświadamianie, że niepełnosprawność nie może być przyczyną dyskryminacji. Każdego roku przypomina o tym Tarnobrzeskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W tym roku zrobiliśmy tak troszeczkę takiej odskoczni, żeby to był piknik, troszeczkę inaczej, przy kościółku, no i w takiej atmosferze typowo rodzinnej. Nie zapraszaliśmy dużo gości, ale myślę, że to jest bardzo ważne, ponieważ no, to jest jednak Dzień Godności i ten dzień powinniśmy go jakoś uczcić, prawda? Tym bardziej, że jest to dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, a do tego jeszcze inne osoby też bierzemy pod uwagę, bo jednak Dzień Godności to jest dla wszystkich osób niepełnosprawnych. No i dlatego cieszymy się, że tyle osób jednak o tym pamięta, przychodzą. Chciałabym podziękować bardzo wszystkim sponsorom, wszystkim gościom, którzy tu przybyli, no i oczywiście tym osobom, którzy przyjechali z tak daleka, czy z Warszawy, czy Rzeszowa. Także bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, no i Tarnobrzeżanom, że zawsze są z nami. To jest święto tych ludzi, święto przede wszystkim podopiecznych tych warsztatów, tego stowarzyszenia, ale i święto pedagogów, terapeutów, wszystkich wolontariuszy, którzy w procesie tej terapii, rehabilitacji społecznej uczestniczą na co dzień. Dzisiaj jest tylko dzień świąteczny, ale dla tych ludzi święto jest każdego dnia, ponieważ takie organizacje otwierają przed nimi życie. Takie mają tutaj slogan napisany i to jest prawda, to jest prawda. Ci ludzie nie wyszliby z swoich czterech ścian, jakby takie organizacje nie organizowały im zajęć. Współorganizatorem tegorocznych obchodów była parafia Chrystusa Króla w Tarnobrzegu. Dzisiejszy dzień jest piękną tradycją, którą kontynuujemy już od lat tutaj w naszym mieście. Zresztą nie tylko w naszym mieście, bo w całej Polsce jest to taki dzień znany ze względu właśnie na to, na ten przekaz, który niesie z sobą, a mianowicie, że każdy człowiek ma swoją godność, jest równy, wszyscy jesteśmy równi, wszyscy tworzymy jedną rodzinę ludzką i jesteśmy dziećmi Bożymi, tak, więc trzeba to też zaznaczyć między innymi tym, że rozpoczynamy zawsze mszą świętą, wspólną modlitwą, a potem przenosimy to też w taką formę pikniku, wspólnej zabawy, radości. Jak przystało na piknik, były stoiska ze słodkościami, przysmakami i rękodziełem. Wspólne świętowanie urozmaicały występy artystyczne ocicanek, wychowanków warsztatów terapii zajęciowej i ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego. Mówili, że nie kłamie tutaj nikt. Obiecali nam sny z wielkiej płyty marzenia. Mówili, tak czasami musi być, żeby było jak jest, a jest lepiej, gdy nie ma. Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze, dopóki czas, nadzieja. Nie zabrakło oczywiście życzeń, zarówno dla podopiecznych placówek zrzeszonych w stowarzyszeniu, jak i pracowników. Radości z uczestnictwa w tego rodzaju przedsięwzięciach, no a tym, którzy im to umożliwiają, wytrwałości i cierpliwości, bo to jest bardzo istotne. Życzę im przede wszystkim miłości, bo to jest najważniejsze w życiu, żebyśmy zawsze mieli wokół ludzi, którzy nas kochają. Życzę im też takich codziennych darów, żeby mogli się zawsze realizować, też poprzez, jak zauważyliśmy, też są osoby utalentowane i oby mogły też swoje miejsce zawsze mieć w naszym środowisku, pośród nas. Żyj!